wesołości. Błogosław. Życzliwy był Jezus, dał przykład uczniom swym. Cierpliwie ich uczył i pokój przyniósł im. Gorliwie strzegł Jehowy praw, braterską miłość miał, wierności ustanowił wzór, pokory przykład dał. O dobry Jehowo, choć od nas przyjąć chciej, racz nam Ojcze błogosławić i wszystkich nas w opiece miej. Szczęśliwy, kto słucha, co Bóg rzekł w słowie swym, do serca je bierze i działa zgodnie z nim. Chrystusa naśladowcy dziś z miłości znani są, z radością głoszą dobrą wieść, swych braci wspierać chcą. O dobry Jehowo, hołd od nas przyjąć chciej, racz nam Ojcze błogosławić i wszystkich nas w opiece miej. Zanośmy wieść dobrą tym, co chcą prawdę znać, by mieli też zaszczyt po stronie Boga stać. Pomóżmy szukać Boga dziś, gdy znaleźć można Go. Niech z nami Mu oddają cześć, a radość da im to. O dobry Jehowo, choć od nas przyjąć chciej, racz nam Ojcze błogosławić i wszystkich nas w opiece miej. Radio Conchita, Radio Conchita, słuchaj naszego radia, Tok FM, Euro, Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Jeśli mówimy o milionie ludzi uzależnionych, bo mówimy o milionie i 3 miliony jeszcze współuzależnionych, to znaczy, że tak naprawdę nie ma nawet jednej rodziny, która w jakimś stopniu nie byłaby dotknięta tym problemem. I jednak sami też wiemy doskonale o tym, że w naszych rodzinach bardzo często przemilcza się po prostu ten problem. I tak jak przemilcza się to w naszych rodzinach, tak samo mniej więcej to wygląda w skali już takiej społecznej. Czyli marmolów podrobić, jak chlają. Dzieje się to za przyzwoleniem pewnych środowisk. I trochę też naszym przyzwoleniem, bo ciągle jednak jest bardzo duża promocja spożywania, a raczej po prostu picia trucizny, którą jest alkohol. I gdzie nie spojrzeć, której reklamy by nie obejrzeć, no to właściwie właśnie zawsze tam promuje to picie młodzież, świetnie się bawiąca. Także wydaje się, że fajny świat jest wtedy, kiedy mamy puszkę piwa. Tak, tak. Tam właściwie nie ma dobrej imprezy bez alkoholu, więc musi być ten alkohol. I niektórym ludziom młodym wydaje się, że naprawdę tak jest. Także ja naprawdę jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za te Dni Młodzieży, Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Krakowie. I ze wzruszeniem wręcz patrzyłem na tych ludzi młodych, szczęśliwych, bez jednego najmniejszego procentu alkoholu. Także my w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości mówimy bardzo często 0% alkoholu, 100% zabawy. Świetnie, naprawdę można się bawić, być szczęśliwym i radosnym bez nawet jednego grama alkoholu. I cieszę się, że tak naprawdę właśnie promocja takiego życia pięknego i trzeźwego właśnie, bo na tym polega życie trzeźwe, odbyła się teraz w tych dniach w Krakowie.
Jak to dobrze współgra, prawda? Tak, naprawdę. Dla mnie to jest coś niesamowitego. Ze wzruszeniem wręcz, z łzami w oczach. Oglądałem te wszystkie momenty. To jest coś takie, pięknego. To jest niesamowite. Myślę, to troszeczkę taka dygresja, może odbiegająca od tematu, ale że to, co słyszeliśmy, to, co oglądaliśmy, to jak gdyby uderza we wszystkie osoby, pozytywnie uderza, prawda? We wszystkie osoby, nie tylko w młode osoby tam zebrane, ale w Krakowie czy w Brzegach, ale tylko także w nas dorosłych, mocno dorosłych. Ja pamiętam, że zachęcałam tutaj w tych audycjach kilka razy, przynajmniej dwie audycje już były na temat Światowych Dni Młodzieży. Zachęcałam, żebyśmy te Światowe Dni uczynili swoimi dniami. Nie, żebyśmy myśleli, że jest to sprawa młodzieży, ale to dygresja taka. Ale do tej dygresji ja bym chciał też dodać jeszcze jedno słowo, które uważam jest bardzo ważne, bo w tej chwili też mając świadomość, że słucha nas bardzo wielu ludzi chorych. Wiem, że wielu z was ofiarowało swoją modlitwę, swoje cierpienie w intencji tych ludzi młodych. I na pewno możecie też cieszyć się owocami tej swojej modlitwy, właśnie słuchając czy tego wszystkiego poprzez radio, czy też oglądając tego w telewizji. Bo na pewno ta wasza modlitwa ma też głębokie, wielkie znaczenie w tym wymiarze duchowym, też w tym, co ci młodzi mogli w tym miejscu doświadczyć, bo to wszystko na pewno też potrzebuje modlitwy po prostu i naszego wsparcia. Bardzo dziękuję Ojcu za to rozwinięcie jak gdyby tych moich słów. Właśnie o to chodziło. Ojcze, w tym liście, liście pasterskim, czy liście biskupa Tadeusza Bronakowskiego, który jest odpowiedzialny w episkopacie, powiem tak w skrócie, w episkopacie za sprawy trzeźwości, jest również taki akapit, który odnosi ten temat, to hasło listu do roku miłosierdzia. Biskup Bronakowski mówi, że w tym roku, w tym miesiącu, kiedy jest jakoś świętujemy, czy myślimy, czy żyjemy rokiem miłosierdzia, czy żyjemy miłosierdziem, dobrze byłoby, żebyśmy rozwijali wyobraźnię trzeźwości. I mówi, wyjaśnia, na czym polega ta wyobraźnia trzeźwości. Ojciec mógłby powiedzieć. Ojciec o tym mówił. Trzeba powiedzieć, że tutaj ksiądz biskup Tadeusz pozostawia pewną wolność. Mówi po prostu o tej wyobraźni trzeźwości, trochę parafrazując też te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II z jego pielgrzymki do Polski, gdzie mówił o wyobraźni miłosierdzia. I też mówił o tej wyobraźni, pozostawiając taką dowolność, no bo każdy może to rozumieć zupełnie inaczej. I o ile oczywiście w kwestiach wyobraźni, miłosierdzia, trochę wydaje mi się łatwiej jest mówić o konkretach, to w odniesieniu do trzeźwości, wyobraźni trzeźwości, trzeba tutaj pamiętać o jednej rzeczy, żeby czasem pewnych rzeczy nie pomieszać, bo nam się wydaje, że jeśli wyobraźnia trzeźwości i wyobraźnia miłosierdzia, to trochę więcej litości wobec tego człowieka chorego. I tu jest pułapka. Tu jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Ale ja myślę tak, ja bardzo, bardzo konkretnie rozumiem te słowa. Zresztą biskup Bronakowski daje pewną jak gdyby wskazówkę, jak to rozumieć. Ale tutaj chodzi o to, o czym już ojciec mówił. Żyć tak, podejmować takie decyzje i takie czyny, żeby ktoś, kto ma problemy alkoholowe, albo nawet nie ma, żeby nie zetknął się w naszej obecności z alkoholem. Przede wszystkim, prawda? I tworząc jakieś sytuacje rodzinne, wiedząc, że ktoś z naszej rodziny ma problem, jest słabszy w tym zakresie, prawda? Nie oferujmy w ogóle alkoholu. Miejmy wyobraźnię, że może dla tego człowieka będzie trudna sytuacja taka, że wszyscy piją toast, a ja nie mogę wypić, prawda? I tych sytuacji może być mnóstwo. Jeżeli będziemy mieli tylko wyobraźnię, jeżeli będziemy skierowani na tego drugiego człowieka,
to nam to będzie podpowiadało, życie nam będzie podpowiadało, co możemy zrobić, żeby go, prawda, żeby go nie skłaniać, nie wepchnąć znowu w te... Tak, oczywiście, ja się, oczywiście, no w tej kwestii zarówno z księdzem biskupem, jak i z panią Basią bardzo zgadzam, ale chciałbym też tutaj wbić szpilę taką trochę... Proszę, właśnie o te nie zamierzam z księdzem biskupem dyskutować, broń Boże. Natomiast chcę... niestosowne. Natomiast chcę powiedzieć o pewnej wyobraźni trzeźwości, w której też chodzi o to, aby w tym postępowaniu wobec człowieka, który jest chory, właśnie też nie stosować pewnych form współuzależnienia. Bo czasem to może być takie, pani, chodzenie na paluszkach po cichutku, żeby nie urazić, żeby nie narazić. O właśnie. Tymczasem okazuje się, że często ta wyobraźnia trzeźwości, wyobraźnia miłosierdzia, niestety, ale wymaga takiej twardej miłości i czasem wbrew sobie, gdzie no, wydawałoby się, że trzeba tu jak najbardziej pomóc, we wszystkim zabezpieczyć i tu stworzyć takie środowisko, żeby, broń Boże, nie było zagrożenia. Okazuje się, że trzeba raczej stworzyć taką sytuację, w której ten człowiek będzie sam. Skonfrontuje się sam. Będzie już świadomie wybierał takie środowiska, takie miejsca, takie sytuacje, w których nie będzie musiał już za bardzo ryzykować. Bo my po prostu nie możemy brać za niego odpowiedzialności. Oczywiście. Ale możemy stwarzać otoczenie takie, żeby... Oczywiście, prawda? Oczywiście. I to, co mówił tutaj Sławek o swoim... Sylwester. O swoim tacie. Dla niego to był autorytet. I to jest rzecz niebywała. Jeżeli my mamy w najbliższym otoczeniu ludzi, którzy są dla nas autorytetami, którzy potrafią żyć pięknie na trzeźwo, i o tym też mówi ksiądz biskup, to jest bardzo przekonywujące. I to jest wzorzec, to jest pewien model, według którego my chcemy też żyć i postępować. I podejrzewam, że gdyby no, nie był on w przypadku tutaj Sylwestra tak zniekształcony poprzez uzależnienie także jego taty, to też mogło być inaczej w jego życiu. Chociaż wiemy, że nie wszystko jest też takie oczywiste i proste. Tak. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 27 minut po godzinie 13. Z doświadczenia wiem, że w audycjach na ten temat jest sporo telefonów, a więc oddamy już głos radiosłuchaczom. Chyba, że Sylwester i Ania chcieliby jeszcze podrążyć zagadnienie. Myślę, że będziemy odpowiadać, wsłuchiwać się w pytania słuchaczy. Dobrze, drodzy Państwo, gościmy dzisiaj Annę z Torunia, ojca Mieczysława z Zakroczymia, kapucyna oraz Sylwestra spod Torun, spod Chemży. Tak. Spod Torunia. Oddajemy już głos Państwu. Nasze telefony 655-23-55, 655-23-56, Polska Północna Południowa 56, numer kierunkowy, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. Właśnie. 655-23-33 i 655-23-66, 48-56, numer kierunkowy z USA i Kanady 11-48-56 i dla słuchaczy w naszej rodzinie, w telefonii w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200. Już mamy telefon, a więc słuchamy. Halo? Halo? Tak, słuchamy. Dzień dobry Państwu. Mam na imię Jacek, dzwonię z Dolnego Śląska. Witamy. Ja słucham takiej audycji jak ta w tej chwili. No już nie miałem okazji się dodzwonić akurat w czasie takiej audycji, dodzwoniłem się teraz. Krótko chciałem powiedzieć na temat. No, dosyć w pewnym momencie nie będę opowiadał sobie historii, że do takiej sytuacji, że piłem 24 godziny na dobę. 4 razy dziennie byłem pijany. I nie mogłem sobie poradzić. W pewnym momencie moja żona zaciągnęła mnie, że tak powiem, do kościoła, chociaż chodzę do kościoła, ale to był taki wyjątkowy kościół. Poszedłem do kościoła, spotkałem się z ojcem i powiedziałem mu wszystko, co się dzieje, czego chcę, poprosiłem go o pomoc i po prostu stało się
coś, czego nie mogę zrozumieć do tej pory. Po prostu z minuty na minutę, z dnia na dzień przestałem pić. W ogóle nie czuję żadnego pociągu do alkoholu kompletnie. Mogę przebywać w środowisku, gdzie się pije. Kompletnie nie mam jakichś takich chęci do nawrotu. Tego w ogóle do głowy mi nie przychodzi, żeby się czegokolwiek napić. Po prostu poszedłem do Pana Boga, powiedziałem, od czego chcę, czego pragnę, żeby mi w tym pomógł. I Pan to najzwyczajniej w świecie po prostu zrobił. Także tak to jest w moim przypadku. Uważam, że to jedyna droga, żeby się wyzwolić z tego. I to może wyglądać banalnie, ale po prostu tak to jest. Jeśli się odda sprawę, nie jest to banalne. Chwała Bogu, może powiedzieć. Po prostu tak. Chwała Bogu. Moja żona jest szczęśliwą osobą. Pan chyba też. No ja jestem, bądź do pewnego stopnia z tego, że tak jest. Natomiast wiem, że to jakby moja usługa jest niewielka. Natomiast zasługa jest tutaj leży po stronie naszego Stwórcy. Po prostu stwierdził, że warto mi pomóc. I też jakiś powód muszę mieć. Myślałem, żebym się wykończył w krótkim czasie. Ponad 50 lat w tej chwili. Natomiast, tak jak powiedziałem, poszedłem, powiedziałem, poprosiłem, błagałem. Po prostu błagałem z łzami w oczach, żebym mi pomógł. Chociaż nie chciałem tam w ogóle iść. Nie powiem, żeby się żona mnie na siłę zaciągnęła tam. Ale no, niemalże. Panie Jacku, bardzo serdecznie dziękujemy. Okazuje się, że jest wiele różnych dróg. Jest tu ojciec, odniesie się do pana telefonu, ojciec Mieczysław. Dziękujemy panu serdecznie i życzymy dalej trzeźwości. No oczywiście gratuluję i jak najbardziej. Rzeczywiście wierzę, że jest to jak najbardziej możliwe i znam też wiele tego rodzaju przypadków. Tak, wierzymy. Ja natomiast też chcę zaznaczyć jedną jeszcze bardzo ważną rzecz. Że tego rodzaju sytuacje są nadzwyczajne, wyjątkowe. Tak jakby trzeba powiedzieć, że konieczna jest, raczej normalną drogą wychodzenia z uzależnienia jest po prostu ciężka praca. Oczywiście z zaangażowaniem wszystkich możliwych sił, z całego serca i umysłu i całą duszą trzeba zaangażować się w sprawy wychodzenia z uzależnienia i nie zawsze też to jest takie proste, chociaż bywają też i takie cudowne. Takie dotknięcia piękne. Tak, słuchamy Radio Maryja. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Stanisław z Małopolski. Witamy Pana. Ja wiem, że picie, każde picie umiarkowane i nawet okazjonalne, to jest niebezpieczeństwo i dla ducha, i dla zdrowia, i dla moralności, i dla etyki katolickiej, nawet humanistycznej. Mówi się dużo o skutkach już, o leczeniu, ale mniej się mówi może o przyczynach i zapobieganiu. Dlaczego to wszystko takie głupie? Dlaczego to wszystko takie głupie, bo jest pijane? Ale środowisko mnie jakoś uratowało od ciągu do palenia i do tytoniu. Ja jestem starszym człowiekiem. A potem trzeba oszukiwać pary oszustystyczne dla alkoholu. Człowiek, który nie miał 18 lat, a mężczyzna, który nie był w wojsku, to był od starszych odganiany. Ja pamiętam, skończyłem 18 lat i sobie myślę, byłem już po maturze, teraz do kolegów, bo takich starszych, bo młodzi to w ogóle nie pili i napiję się z nimi. Oni mi powiedzieli, czekaj smyku, to nic, że masz 18 lat, kończysz wojsko, przyjdziesz z wojska dopiero, możesz tu z nami być, bo mi wszyscy żeśmy to przeszli. Niektórzy z nich byli żonaci i pędzono nas od w ogóle od takiego towarzystwa. A dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj jest przyzwolenie. Ja dzisiaj widzę, że pod budką z piwem facet, który ma dziadek, młodszy koledzy troszkę ode mnie, jeden z takich jest, stoi i pije z nastolatkami. To chciałem Panie Stanisławie, to bardzo Panu dziękujemy. To jest taki jeszcze inny element, wprowadził Pan w naszą rozmowę. Bardzo ważny. Dziękujemy Panu serdecznie. Pozdrawiamy, życzymy wszystkiego co najlepsze. Nie wiem, czy ktoś na pewno tutaj ja bym chciał powiedzieć o jednej rzeczy. Dzisiaj na pewno to się o tyle zmieniło,
że to raczej nie tyle młodzi szukają kontaktu ze starszymi, co sami tworzą takie środowiska. I to są dosyć takie zamknięte, szczelne te środowiska, do których często kartą wstępu jest właśnie alkohol, czy w ogóle samo picie tego alkoholu. I to jest już zupełnie co innego. Dlatego, tak, starsi nie są atrakcją teraz, no, tak, i, oczywiście. I dlatego tutaj naprawdę myślę, że trzeba się modlić się za młodych, żeby trafili na dobrych ludzi, żeby trafili na dobrych przyjaciół. Ja często właśnie z taką prośbą zwracam się też do samych młodych. Mówię, módlcie się, żebyście mieli takich bożych przyjaciół, takich, którzy nie będą was namawiać do złych rzeczy, bo od tego też bardzo wiele zależy, od tego, jakich ludzi po prostu na swojej drodze spotkamy. Czy będą nam proponować właśnie złe rzeczy, czy też będą z troską, z miłością, no, jednak prowadzić nas na te prawdziwe drogi życia. Dziękuję bardzo, ojczyście. Odbieram następny telefon. Halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Janek z Lubuskiego. Witamy panie Janku. Ja z alkoholem, prawdę mówiąc, nie mam do czynienia, bo od 50 lat, czyli od urodzenia, nie piję alkoholu, ale mam w rodzinie problemy alkoholowe. Siostra nadużywa, szwagier nadużywał i trochę się interesuje właśnie między innymi alkoholem. Jest kraj przodujący w piciu alkoholu, to jest Rosja. Oni tam już dochodzą do 15-16 litrów czystego spirytusu na głowę obywatela. Tylko to chyba nie w ramach pocieszenia. No właśnie. Nie. O tym samym myślałam. Ale mają też bardzo dobrych profesorów, którzy się interesują między innymi alkoholem. To jest między innymi profesor Nieumywakin. To jest profesor medycyny kosmicznej, ludowej i innej. I między innymi on mówi o piwie. Co piwo w organizmie człowieka robi? Chmiel, proszę Państwa, to jest młodsza siostra konopi indyjskiej, czyli narkotyk. 10 razy szybciej się uzależnimy od piwa, jak od innych alkoholi. Chmiel jeszcze powoduje, proszę Państwa, zamianę hormonów męskich w żeńskie. I ten profesor tłumaczy, że po 5-6 latach picia piwa dziennie 4-5, chłop ma równowagę już hormonów męskich i żeńskich. Po następnych 5-6 latach picia tego samego trunku, chłop już ma więcej hormonów żeńskich jak męskich. Panie Janku, dziękujemy panu bardzo za te informacje. Ja myślę, że my, ci, którzy interesują się problemami alkoholizmu w Polsce, również znają te... Ale na wyobraźni trzeba działać tak na mężczyzn, żeby wiedzieli, żeby się nie stawali kobietami. Oczywiście. Bo to mężczyźni nie wieścieją i zamiast robić to, co do nich należy, to idzie wszystko w podstawkę. Tym bardziej, że bardzo często picie alkoholu chodzi za męskie. A wcale tak w rzeczywistości nie jest. Natomiast tutaj ad vocem pana Janka, który mówił o tym negatywnym wpływie chmielu. Rzeczywiście to prawda, inne ośrodki zewnętrzne jeszcze nie potwierdziły tego, słyszałem też o tych wynikach. Natomiast nie chcemy się zajmować tylko kwestią chemiczną, bo wiemy, że skład chemiczny C2H5OH jest po prostu trucizną. Trucizną, wobec której organizm po prostu się broni i w ten sposób później prowadzi to do uzależnienia. Natomiast myślę, że bardziej chyba warto by było zwrócić uwagę na te skutki duchowe w życiu człowieka, te negatywne skutki, które wprowadza właśnie stosowanie jakichkolwiek środków chemicznych w ogóle w sposobie życia, bo tu chodzi o coś zupełnie innego, nie tylko o kwestie chemii, ale o to, co sobie tak naprawdę załatwiamy przy pomocy tych substancji. Tak, dziękuję bardzo, ojcze. Panu Jankowi dziękujemy. Przepraszam, że tak może troszkę skróciłam, ale to chodzi o to, że jest dużo telefonów i słuchamy Radio Maryja. Witam. Witamy pana. Marek dzwoni z Lublina. Chciałem podziękować za ten program. I chciałem powiedzieć, ja mam 50 plus, jestem alkoholikiem. Zacząłem pić od najmłodszych lat. W wieku 20 paru lat już byłem uzależniony, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Jak zacząłem pić, to po prostu piłem kilka dni. Nie mogłem jakoś opanować tego. Ludzie się dziwili, Marek, co z tobą jest, tam można wypić dzień czy coś, a ja już byłem alkoholikiem. Teraz mam
po 50 jestem i jak sięgam wstecz, to zawaliłem swoje całe życie przez alkohol. Dopiero teraz zaczynam właściwie trzeźwieć, chociaż miałem dłuższe i krótsze abstynencję, ale naprawdę horror, straszliwy nałóg. I teraz dopiero poznaję wspólnotę A i program, na którym jestem, zdrowienie, gdzie człowiek zdrowieje z Bogiem i dochodzi to po prostu do jakichś, nie wiem, światów, wpada od Boga, że człowiek może wyjść z tego wszystkiego. Także jeszcze raz dzięki serdeczne i mówię, to jest alkoholizm, to jest horror, bo człowiek się męczy okropnie, naprawdę. I wszystko, ja począwszy od szkoły, zawaliłem szkołę, i tak dalej, i tak dalej. Teraz jestem w separacji z żoną, także same złe rzeczy. Tak. Dziękujemy panu bardzo za to świadectwo, które wpisuje się w życiorysy no, większości osób, wszystkich osób, które właściwie... Które... Ktoś powiedział pan to, to jest bardzo ważne, że powiedział same złe rzeczy i kiedy przyjrzymy się tym rzeczom, które gdzieś tam pojawiają się w naszym życiu, tym złym, to większość jest spowodowana właśnie alkoholem. Dla przykładu, bo sporo też było mówione o statystykach, w zakładach karnych przynajmniej 90% wszystkich odbywających kary pozbawienia wolności to ci, którzy popełnili przestępstwo pod wpływem alkoholu. I większość z nich mówi, że nigdy by nie doszło do tego, gdyby nie alkohol. Tak. Dziękuję bardzo. Odbieram następny telefon. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Jest chora psychicznie od 14 roku życia. Chciałam powiedzieć, że do 30 roku życia co mnie opijam piwko. Po 20 roku życia zaczęłam. W 30 roku życia skończyłam. Proszę Państwa, dzisiaj mówimy o tych parach oszustystycznych, że człowiek pod wpływem alkoholu, bo tak to zwykle jest, oszustem, no Pana Boga nie oszuka, ale na pokaz, groby pobielane, w bieli się pokazuje, proszę Państwa. Pod wpływem alkoholu człowiek pokazuje swoje ja. Bardzo długo na tą schizofrenię leczę się regularnie i bardzo Państwa serdecznie proszę, żeby ludzie nie pili przy lekach psychotropowych, bo to jest zabójstwo. Postanowiłam sobie w 30 roku życia, że przestanę pić. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie mojego wywodu. Z Panem Bogiem. Dziękujemy Panu serdecznie. Ja myślę, że to ważna informacja, którą Pani nam podała, bo tak, proszę. Wielu też, właściwie wszyscy naukowcy, lekarze potwierdzają, że bardzo często picie alkoholu jest też przyczyną takich chorób jak schizofrenia, wielu innych zaburzeń, depresji. Wiadomo, że to degradacja systemu nerwowego. Oczywiście cały system nerwowy jest zaatakowany przy spożywaniu alkoholu. Dziękujemy bardzo, dziękujemy Pani bardzo za ten telefon. Halo, słuchamy? Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Józef mam na imię właśnie, tak przysłałem się tej rozmowy, dlatego że mam przygodę z alkoholem, to miałem większość swojego życia, a też jestem w wieku 50 lat. I dla ciekawostki powiem taką jedną rzecz, że gdy wytrzeźwiałem, a wytrzeźwienie naprawdę bardzo długo trwa, konkretnie wytrzeźwienie umysłowe. I tutaj jak zobaczyłem na te swoje życie do tyłu i na to wszystko, co przegrałem, oddałem ministra zdrowia i ministra polityki społecznej do sądu. Jedna sprawa już była w sądzie okręgowym. Jestem przed apelacją. Jestem zwykłym, biednym człowiekiem, który chce jak gdyby sprostać i dać po sobie naukę młodemu pokoleniu, żeby dorosły do tego nie sięgano. I pora najwyższa, żeby księża we wszystkich kościołach powiedzieli, że piwo jest alkoholem, bo to jest kłamstwo, jeżeli piwo nazywa się napojem chłodzącym. A przed chwilą była tutaj wypowiedź właśnie, że jest nawet, można powiedzieć, młodszą siostrą kokainy. Więc dzisiaj w mojej wiosce odbywa się festiwal piosenki religijnej. Tak się złożyło, nie ma szans, żeby tam nie było piwa. I bierze udział ksiądz proboszcz z Gorzowa Śląskiego, udział. Nazwa festiwalu Barka.
Ja byłem na 6, na 5, bo dzisiaj jest 6, więc o czym mówimy? Jak Kościół walczy o dobro ludzi, o młode pokolenie? Skoro piwo się pije podczas festiwalu piosenki religijne. Dziękujemy panu bardzo, ale myślę, że... Myślę, że też można podejść do kapłanów swoich i tak. Po prostu rozmawiać z nimi, bo też na tym rzecz polega i na tym odpowiedzialność nasza wzajemna. Tak, właśnie to polega chodzi. Na budowaniu. Nie tylko patrzmy, prawda, co kapłan, co, ale my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. To, co ojciec powiedział, pan mówi na antenie, o sytuacji, o miejscowości, ale wydaje mi się, że o wiele ważniejsze byłoby, gdyby zareagować w danej sytuacji, właśnie w danej miejscowości. To, co ojciec no powiedział. Chyba, że mówimy i to jest jak kulą w płot, więc może no rozwiązaniem właśnie, jest coś takiego. Tak. Słuchamy Radio Maria. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nazywam się Kozłowska Sylwia. Słucham w tej chwili audycji. Słuchamy panią. Pani Sylwiu, pani radio wyłącz, jeżeli pani jeszcze tego nie zrobiła i swobodnie, spokojnie się pani do nas wypowiada. Słucham w tej chwili Radia Maryja, słucham audycji dla chorych w tej chwili, alkoholizmie, jestem osobą niepełnosprawną ruchowo, mieszkam w jednym z domów pomocy społecznej, nie będę się przedstawiać nazwiska, bo nie chcę tego. Ale już pani nazwisko padło niestety na antenie, ale proszę się nie przejmować. Ale to nic, może to właśnie tak miało być. Ja chciałabym tylko powiedzieć, że w moim, pani Basia mnie zna, bo parę lat temu napisałam coś swojego na temat różnych spraw i pani Basia wybrała w jednej ze świątecznej audycji moje wiersze właśnie na Wielkanoc. I ja państwu powiem jedną rzecz, że alkoholizm w mojej rodzinie był od zawsze. Piła moja rodzina zawsze, że tak powiem. Jedynym problemem, który nie był tu poruszany, może i był, tylko może ja tego nie usłyszałam, to jest to i apeluję do wszystkich z rodzin, żeby nie ukrywać przed rodziną, dalszą rodziną, że ktoś jest chory. Mm-hmm. Tak. Bo przede mną po prostu to było ukrywane. Ja dopóki byłam, że tak powiem, w szkole, poza domem, to nie było, to nie wiedziałam o tym, że ktoś w mojej rodzinie jest chory. Dopiero po jakimś czasie zauważyłam po prostu... Sama pani zaobserwowała, że coś się dzieje niedobrego. Potem, tak. Potem, znaczy ja to wiedziałam, ale nie widziałam tego namacalnie, jak to wygląda, prawda? Więc takie obranianie ludzi, pokazywanie im, że nic się nie dzieje, że nie ma problemu, tego nie można robić, dlatego że ja mam osobę bardzo bliską, nie podam personali tej osoby, ale jest to moja matka, która pije od 16 roku życia. Pije od zawsze i ona tego nie widzi. Pije do dziś i ona tego nie widzi. Tak. Pani Sylwio, bardzo pani dziękujemy. To niezwykle ważny element pani wprowadziła w naszą rozmowę tutaj jeszcze, który szczególnie się jakoś tak, szczególnie o tym mówimy wtedy, kiedy mówimy o alkoholizmie w rodzinie, o tym jak się zachować, tak? Pani Sylwio, pozdrawiamy panią serdecznie i wszystkiego, co najlepsze pani życzymy. Tak, tak. Zresztą ja mogę też powiedzieć, że po krótkim okresie pracy w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, ale jestem przekonany, że tak naprawdę to najbardziej cierpią z powodu choroby alkoholowej bliscy uzależnionych. I no, to jest naprawdę największe ich cierpienie. Tutaj mogliśmy usłyszeć także i w głosie pani to cierpienie, którego doświadczyła. Natomiast to, co powiedziałem też wcześniej, żeby nie chodzić na paluszkach wokół tych uzależnionych. Czyli nie można właśnie wchodzić w tak zwaną zmowę milczenia albo udawać, że wszystko jest okej. Otóż właśnie nie. I to chcę też bardzo wyraźnie na antenie radia tutaj powiedzieć.
bracia i siostry, jeżeli widzisz, że jest poważny problem, to trzeba reagować, trzeba mówić. Trzeba też zwracać się do konkretnych instytucji po pomoc, a są takie instytucje, są też ośrodki pomocy społecznej, tam też można, czy gminne ośrodki rozwiązywania problemów alkoholowych. Nie myślmy, że działamy wbrew temu tak, człowiekowi. Dlatego, że słuchajcie, pomagamy czasem mu, tak? mówi się tak, alkoholik myśli, że jest Bogiem, a często osoby współuzależnione, czyli te z najbliższego otoczenia, im się wydaje, że już został im tylko Pan Bóg. Otóż nie. Pan Bóg chce im też pomagać poprzez konkretnych ludzi, poprzez konkretne instytucje. Do nich trzeba się też zwracać po pomoc. I trzeba o tym głośno i wyraźnie mówić, nie udawać, że wszystko jest okej. Tym bardziej, jeśli pojawia się przemoc. Często ludzie wstydząc się, żeby tu, prawda, nie przyszła policja, żeby nikt się nie dowiedział, że tu stosowana jest przemoc, że tu jest ktoś, prawda, jakimś agresorem. No nie chciałbym tutaj zbyt drastycznie opowiadać pewnych historii, no ale w tych sytuacjach trzeba tyle reagować. Było drastycznych sytuacji tu opowiadane w tych audycjach, ale trzeba reagować. Ojciec, tu jest miłosierdzie w tym, że będziemy mówić, tak, mówić prawdę. Prawda w miłosierdziu. Bardzo się cieszę, że ojciec to mówi. My właściwie podczas każdej audycji na temat uzależnienia mówimy. Modlić się, otaczać modlitwą osobę uzależnioną, ale też zwrócić się do swojego rozumu. Prawda? Pomyśleć, co możemy zrobić dla tego człowieka. Jest tyle form pomocy. Słuchamy Radio Maryja. No, szczęść Boże. Szczęść Boże. Jan z Lublina. Witamy Pani Janie. Ja chciałem powiedzieć, że przeżyłem dwie okupacje i zawsze okupanci dostarczali alkohol Polakom na kartki, na przydziały. Nigdy nie zabrakło alkoholu. Piwo jest nieszczęściem Polaków. Piwo jest w rękach nie wiem czyich, nie chcę tu mówić. Płacimy, Polacy płacą za to, że staczają się na dno. Kościół głosi hasło nie lękajcie się. Dlaczego Kościół nie walczy z piwem, które jest wszędzie? Ten pan, który o piwie mówił, chciał poruszyć ten problem. Pani potraktowała go obsesowo, mówiąc językiem staropolskim. Proszę pani, trzeba do źródła sięgać, zapobiegać. Leczenie, wasze gadanie nic nie zna, bo w tej chwili miliony Polaków piją piwo. Wszędzie jest piwo. Leje się wszędzie i trzeba płacić za to. I trzeba płacić za swoją śmierć. Nie chcę mówić, kto to wszystko organizuje i co z tego ma. Przepraszam za głośne mówienie. Szczęść Boże. No, myślę, że na tym sprawa polega, że właśnie my możemy mówić i przemawiać do wyobraźni. To jest, my się komunikujemy w ten sposób. Dziękuję bardzo Pani Janie. No, nie wiem, czy obcesowo potraktowałam Pana, który mówił o tej imprezie parafialnej. Chodzi o to, proszę Pana i wszyscy tutaj radiosłuchacze i wszyscy my w studiu, żebyśmy my osobiście poczuli się odpowiedzialni za problem alkoholowy w naszym kraju. O to chodzi. Ja tak myślę. Nie myślmy, że Kościół, że politycy i tak dalej. Jeżeli może my będziemy czuli się Barbaro, odpowiedzialni... Tak, bo nam się, boimy się, że impreza nie uda, tak, wesele się nie uda i taka impreza tak, może nawet religijna. Ale jeżeli my się w to wszyscy zaangażujemy, prawda, no to może nie będzie tego trzeba. Nie będzie potrzeba tej zachęty, tego podpuszczenia, prawda, czy zachęcenia, a przyjdźcie, bo nawet piwo będzie. Jeżeli my nie będziemy się czuli odpowiedzialni, to my podejdziemy do księdza proboszcza i powiemy, proszę księdza, niestosowne jest takie czy takie zachowanie, czy dopuszczenie piwa. Pójdziemy do księdza proboszcza, powiemy, przypomnimy, że jest sierpień, że może by jakąś homilię na ten temat, że może by zaprosić jakiegoś trzeźwiejącego alkoholika. Naprawdę, proszę Państwa, to od nas zależy. Możemy też organizować takie imprezy bezalkoholowe. U nas w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości jest co roku majówka właśnie pod hasłem
0% alkoholu, 100% zabawy. Tak. I wszyscy się świetnie bawią i nie ma ani kropli żadnego piwa. Tak, oczywiście są imprezy w Polsce, wesela bezalkoholowe różne. Jest dużo, jest dużo. To też przy edukacji zawsze możemy, co ja sam robię w tej kwestii. Nie przerzucać to, że a inny coś niedobrego robi. Co ja robię? Bo Kościół nic nie robi. Kościół robi, bo jeśli weźmiemy na przykład teksty księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego, to on tam wprost nazywa, ja aż się boję cytować. Wszystko po imieniu. I po imieniu nazywa. Kto, co, ile, jak i dlaczego. Także nazywa to po imieniu i się nie boi. I, no ale też ma ograniczone możliwości, bo kto może tak naprawdę wpływać? To my tak naprawdę. Każdy z nas może to robić. Sylwester. Sylwester, alkoholik. Ja pochodzę z małej miejscowości i tam różne imprezy te są takie. Jest rzeczą niewyobrażalną zrobienia jakiegoś festynu, czy jak to tutaj było o tych pieśniach parafialnych. Bez alkoholu. Bez piwa, dokładnie. Tak. I zwracajmy się do księży, do władz gminnych, one pomagają. Do wójta, do tego są instytucje, tak. Mówię, władze gminne, ksiądz nasz parafialny. Oczywiście, że to wymaga odwagi. O wiele łatwiej zatelefonować do radia i powiedzieć sobie, prawda? Ale wymaga odwagi osobista moja decyzja. I reakcja. Odbierzemy jeszcze jeden telefon, ojcze. Tak? Słuchamy? Halo? Halo? Tak, słuchamy Panią. Szczęść Boże. Mówi Urszula z Toruńskiego. Ja chciałam się zorientować. Mam takie pytanie, bo słyszałam o leku Kudzurut. Czy ten lek jest w alkoholizmie skuteczny? Nie. Nie. I to nie? Tyle, co możemy powiedzieć. Ja nie chciałabym się na ten temat wypowiadać. Około 20 lat się wypowiadamy. Tutaj w tych audycjach przynajmniej. Nie ma leku na alkoholizm. Tak. Drodzy Państwo, już nie będziemy przyjmować telefonów. Za chwileczkę kończymy nasze spotkanie, ale ponieważ ojciec Mieczysław jest pierwszy raz, to może ojcze jakiś taki na koniec apel piękny na sierpień. Ojciec jako specjalista z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości. Kochani, nie chodzi o to, żeby nie pić. Chodzi o to, żeby pięknie żyć. Żyć tak, żeby całymi garściami właściwie z tego życia czerpać, żeby niczym nie przygłuszać tego szczęścia, którego Pan Bóg chce nam tak w wielkiej obfitości udzielić. I nie dajmy się oszukać, nie dajmy się zwieść, ale żyjmy jak można najpiękniej, cieszmy się tym wszystkim, co Pan Bóg daje nam za darmo. To też pięknie Ojciec Święty powiedział. Mówił o Chrystusie, że nie można go kupić w sklepie, ale też tego wszystkiego, co nam daje na co dzień. I jeżeli będziemy trzeźwi, to będziemy to zauważać. To wtedy, mając w sobie, pielęgnując w sobie tę wrażliwość, którą niestety można zatracić poprzez właśnie picie alkoholu, poprzez wszelkiego rodzaju inne substancje, czy nawet zachowania uzależniające, to jeżeli zachowamy w sobie tę wrażliwość, to będziemy dość szczęśliwi i wrażliwi na to piękno, na te wszystkie dary, których nam Pan Bóg udziela. W obfitości, tak. Dziękuję bardzo, ojciec Mieczysław Lewocki, kapucyn z Zakroczymia, z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, Anna z Torunia oraz Sylwester. Drodzy Państwo... coś powiedzieć. Ale to minutka jest do dyspozycji Sylwestra. Nie minutę, parę sekund. Świetnie. Pozwalajmy naprawdę sobie na bycie szczęśliwym, piszmy swoją historię każdego dnia, nie? I podziękujmy Panu Bogu za łaskę trzeźwienia i bądźmy mądrymi i dobrymi ludźmi. Dziękuję. Sylwestrze, dziękuję Ci bardzo. No nie dopuściłabym Cię do głosu, a powiedziałaś tak pięknie. Dzięki. Anna, jestem alkoholiczką. Ale powiem, że od kiedy przyznałam, że jestem i pracuję nad sobą i doznałam łaski nawrócenia, żyję pełnią życia i radością wewnętrzną, tak ogromną, że aż trudno to określić i nazwać. Ale po prostu dzięki nawróceniu, dzięki Panu Bogu. Dzięki trzeźwości. Właśnie. Jestem wolnym człowiekiem i jest to życie tak piękne, bez grama alkoholu, po prostu zero alkoholu, 100% radości. Tak. I pozdrawiam bardzo wszystkie moje dzieci, a szczególnie moich kochanych kapucynów. Ja również moich kochanych współbraci, braci kapucynów. Ale chcielibyśmy jeszcze powiedzieć, jeszcze mamy pół minutki, że takich miejsc jak Zakroczym jest w Polsce sporo.
w różnych częściach Polski. Prawda? Tak, wzorowane właśnie na dniach skupienia w Zakroczyniu. Tak, zapraszamy na dni skupienia. A najbliższe odbędą się rekolekcje 11 sierpnia w Zakroczyniu. Rekolekcje, piękne spotkanie. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy włączyli się w nasze, którzy słuchali może najpierw naszą audycję, którzy włączyli się w sposób aktywny. Oczywiście przede wszystkim moim gościom, Annie, ojcu Mieczysławowi oraz Sylwestrowi. Dziękuję bardzo ojcu Grzegorzowi za realizację i za włączenie się w naszą audycję. Drodzy Państwo, ja żegnam się na miesiąc. Dobrych wakacji, dobrego odpoczynku życzę. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże wszystkim Państwu, a powiem tak osobiście, jestem przepełniona taką wdzięcznością za te dni młodzieży, że to się nie da wypowiedzieć. Dobry, dobry, dobry.